robimy tak fajnie rozpoczętym wieczorem. No na początku tak mi mówiono, że będę grał tylko Amantu, a potem robiłem wszystko, żeby się zbrzydzić i żeby dostawać ciekawe role i to się udało, a potem się nawet pogrubiłem i już wszyscy powiedzieli, że teraz to będę grał tylko grubasów, rudasów i bandytów. Fantastycznie. Ile ma centymetrów? No nie, no proszę cię. Stosunek do mody, naprawdę. Teraz noszę się wygodnie, bo karmię dziecko, więc nie, zwariowany zupełnie nie. Taki w granicach rozsądku. Słuchaj, czy my wczoraj coś tego? Ja się nie znam na modzie, natomiast mam tak fajny zawód, że często mogę grać osoby, które po prostu na co dzień, którymi bym nie był. I z tego, co kręcąc ten film, poznałem ludzi pracujących przy modzie, robiących zdjęcia. Widzę, że to może być fascynujące, że to jest fascynujące, że to jest kreatywne, że to jest twórcze. Ja lubię ludzi, lubię poznawać nowych ludzi, więc dla mnie to było naprawdę zupełnie inna baśń świata, w którym ja żyję, więc dlatego mnie się to pewnie też tak podobało. Co jadłeś na śniadanie? Kiełbasę. Jest z bułką. Ale zła Julka. O, to ci lepiej wychodzi, naprawdę. Masz 4 cm za dużo w biodrach. Generalnie chodzi o to w tym filmie, że jest historia o miłości i tak naprawdę to jest główny wątek tego filmu i jest to film, który mówi o marzeniach, o tym, że trzeba do nich dążyć, o tym, że jest możliwa miłość i jest możliwa relacja dwojga ludzi, która na przykład wydaje się na początku nierealna, a potem okazuje się, że staje się realna. A ty przy pierwszej okazji włazisz do łóżka mojego faceta? Bardzo lekki, przyjemny film, który niesie ze sobą dużo dobrych rzeczy. W tym filmie nie ma nic, co by było na przykład jakimś złym przesłaniem, czy jakimś... I nie wynika z niego nic złego. Jest dobry w całości. Bardzo gorąco zapraszam wszystkich użytkowników Filmwebu na film Miłość na Wybiegu. Zapraszam wszystkich użytkowników portalu Filmweb na film Miłość na Wybiegu. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na film Miłość na Wybiegu, który wchodzi właśnie do kin. Pojawia się od 21 sierpnia w naszych polskich kinach. Bardzo serdecznie zapraszam.